Jestem w klasiku. A no dlaczego w klasiku? Wczoraj był Zetor, dzisiaj klas. Radio przyciszymy. Zaraz wam pokażę dlaczego. Trzeba odblokować go. I podnosimy ładowacz. Z przodu mam zapięte widły. Jak widać, nie wiem czy widać, chyba nie widać na kamerze. Trzymam na razie kamerę w ręce. To nie wiem czy tak będzie dobrze widać. Obracam się. Szybę otwieram. Przyjechał kierowca z nawozami. Z drogimi nawozami, bo jeszcze zamówione były przed podwyżkami. No na pewno pojedziesz. No, samochód akurat nie przejedzie. Musi się cofnąć i tyle. Bo musimy rozładować. I ten. Bo kierowca boi się tu wjechać, nie chce wjechać tutaj. I ten. No i musi tutaj stać na drodze. A ja będę z drogi tutaj go ściągał. I tak jeszcze o tych nawozach. Nawozy były zamówione. Droższe. Nie udało się przewidzieć tego. Co prawda, żeby ta cena była taka przyzwoita. I ten. I co? No i dzisiaj to już bym mógł zyskać dość sporo, bo kilkaset złotych nawet na tonie różnicy. No ale jest jak jest. Miałem nawet telefon dwa dni temu. Dzisiaj mamy czwartek. Miałem telefon, że można kupić. Można byłoby już kupić sulfan z Yary za 200 netto przy ilości całosamochodowej prawdopodobnie. No i pewnie płatność gotówką czy tam 14 dni. Dobra, ja coś pogadałem. Idę do kierowcy, kierowca się będzie planteczył. Odjedzie kawałeczek. Odjedzie na tamtą stronę, więc jak tu będzie samochód jechał, będzie mógł wyjechać. I będziemy ściągać. No i zobaczcie, część rozładowana, Saletrosan 30 rozładowany, mocznik rozładowany. Jadę teraz po 26, ale zobaczcie jak się to robi, tym to można se ściągać. Tutaj na przodzie kierowca ma po dwa rzędy, tak jakby, no, po dwa big bagi w rzędzie. Ja nabieram po 4 sztuki. Nic się z tego nie robi. Wiem, że znajomy, jak ściągał nim, to ściągał po cztery big bagi, ale po 4 takie 600 kg. I też nic się z tego nie robił. I cyk do góry. I jedziemy. Są, widać, starsze i nowsze worki, bo wcześniej ściągałem, to takie małe były te worki, a te widzę. Te teraz co jadę, to widzicie te po lewej stronie z 26 są te jakby dłuższe, węższe, a takie dłuższe. Pewnie inne worki, dlatego one są takie, no inne po prostu. Jakiś błąd tu wyskakuje, bo rano jak byłem po traktoru u znajomego, rano nie rano, około 10, dolewał znajomy AdBlue i właśnie pytałem go jak zapaliłem. Mówił, że to jest błąd od AdBlue, ale od czego? To jest od niskiego stężenia roztworu, coś takiego mówił, że w książce tak pisze. I mówił, że to się stało po zimie. Ciekawe, czy to powodem jest to, że zimową porą po prostu traktor stał i coś tam się mogło z tego wytrącić, czy no nie wiem. Zobaczymy. Znaczy no, zobaczymy. No ja nie wiem, bo nie mam traktora z AdBlue, także nie wiem. I cyk, następne ściągnięte. Także tak to fajnie leci. Cztery worki na raz, to całe auto rozładować, to naprawdę leci. Leci fajnie, szybko. I następne. Saletrosanu mam dwa rodzaje i mocznik. Tak jak mówiłem, wieloskładnik mam, wapno na tego. Wapno teraz będę siał na lucerkę, bo działki są takie, że nie chcę pociąć kolein, nie chcę tam wjeżdżać, także teraz wieloskładnik akurat rozrzucę
też wieloskładnik z wapnem i z siarką, także tak trochę kompleksowo. Sporo tego będzie trzeba rozrzucić po lucerce, tak myślę około 400 kg, bo koncentracja tego jest nie jakaś specjalna, więc trzeba będzie więcej tego posiać, ale to nawozy są najważniejsze. Co prawda nawozy, tak jak wcześniej wspomniałem, tanieją. Mocznik to nie wiem. Widziałem już niektóre oferty, ale to tak jak mówię, no na internecie, no to nie wiem, czy to są takie oferty rzeczywiste, czy ktoś po prostu tak to dodaje, bo można niby mocznik kupić już po 2600, w co za bardzo nie wierzę. Także ja po 2900 netto kupiłem, chyba to nie jest tajemnicą. Oczywiście to jest z terminem. 2900 netto. Także cena wydaje mi się, że i tak przystępna do tego, co było. Ale i tak według mnie ceny w stosunku do naszych płodów, tak jak zboża czy coś, czy rzepaku, to co się teraz dzieje, to i tak ceny nawozu są wysokie, tak? Dobra, ja tu ściągam, jeszcze zostało 4 worki, idę do kierowcy, piszemy kwity i trzeba iść na obiad. Dobra, coś wam jeszcze później pewnie dogram i będziemy coś dogadywać. No i jestem. Witajcie już w drugi dzień. Dzisiaj mamy piątek. Zobaczcie, ja jadę dzisiaj z Etorem, bo nie mam czym. No i po z tego jest taki dobra chwila czasu, to wam coś opowiem. Tylko przebiję w Etorku na polowe, bo to jest duże błoto, żeby było lżej, bo są kolejne błoto. Lżej jest po prostu jeździć traktorowi, a na jedynce to muszę na sprzęgle trochę przytrzymywać, to żeby go nie męczyć. Jest dobry moment, żeby wam powiedzieć w końcu, odpowiedzieć, dlatego się też wstrzymywałem, nie powiedziałem na tym ostatnim filmie dokładnie co z tym moim John Deere'em, bo też nie byłem pewien, jak tam sytuacja wyniknie, co z tego wyjdzie, i się wstrzymywałem. A jak niektórzy już zdążyli zauważyć, czy może po prostu trafili, co z traktorem. A z traktorem jest nic innego, jak traktor poszedł do serwisu, tak? Traktor poszedł do serwisu, do roboty. Nie będę ukrywał gdzie, bo traktor jest w Dominowie, w Agro JD. Tam pan Norbert zresztą mechaników się nim zajmą. Chyba w lepsze ręce, znaczy no w lepsze nie w lepsze, w dobre ręce trafił. O, tak to powiedzmy. Traktor trafił w dobre ręce. Dobra, telefon tu zostawiam, bo jest już po czwartej, no. To przewiozę trochę tych opon, bo jeszcze będę chciał dzisiaj umieszać, ale to wam opowiem, jak robię. Ale wpierw o tym traktorze. Także traktor, tak jak wspomniałem, traktor trafił do Dominowa, jest tam u pana Norberta. O tym, co tam jest do zrobienia, jak to jest zrobione, to będę chciał wam powiedzieć, ale dopiero jak traktor wróci. Teraz nie chcę o tym gadać, bo tam jeszcze po przeglądzie tym P50 dużo rzeczy może wyjść. Tam wstępnie panu Norbertowi powiedziałem, co tam jest do zrobienia, co ja chcę zrobić, a co jeszcze wyjdzie, to będzie na pewno też zrobione, nie? Także tak to wygląda. I co? Ja się biorę tutaj za opony. Także nie jest to tajemnicą. To, że nie powiedziałem, to nie to, że mam coś do ukrycia, tylko nie powiedziałem, bo też nie wiedziałem do końca, czy pan Norbert nie będzie miał nic przeciwko i tam reszta mechaników, o tym, żebym po prostu o tym powiedział, tak? Ale zgodę uzyskałem, bo to
jak wiadomo, żeby o takim czymś mówić, to też trzeba się zapytać. Zgoda jest, także teraz mogę o tym śmiało mówić. Traktor też tam na kanale będzie występował. Traktor będzie też na kanale występował. Możecie o więcej takich właśnie informacji możecie wejść na kanał na AgroJD. Tam więcej informacji na ten temat, jakie prace przy tym traktorze będą wykonane. Tam będzie wszystko opisane, co i jak dokładnie. Ja też nie będę teraz tak mówił, że to czy to, bo tak jak mówiłem, część robót, które tam chciałem, żeby to było zrobione, to przekazałem. No a tak jak mówię, co wyniknie, co jeszcze wyniknie, no to będzie do zrobienia, tak? Co tam jeszcze wyniknie, to będzie do zrobienia i tyle. Także roboty jest przy nim dużo, to trzeba zaznaczyć, roboty jest naprawdę dużo. Traktor też nie stał, bo robił. Także, tak jak mówię, trafił w dobre ręce. Zająć się nim na pewno zajmą dobrze. Ja do tego nie mam wątpliwości. Z panem Norbertem współpracę to już wcześniej mieliśmy, można tak to nazwać, bo nasza współpraca się zaczęła przy zakupie, moim zakupie dużego John Deere'a. Ale o tym to... O, widzicie? Trzeba uważać. O tym to coś kiedyś więcej powiem. No i tyle. Jak robię? Teraz wam coś opowiem o tym mieszaniu moim. Tak, jak widzicie, mam zetorka. Wczoraj robiłem klasem. Z racji życzliwości znajomego, który powiedział, że pomoże mi w ten sposób, że po prostu pożyczy mi traktora jednego, czy tak jak widzicie, drugiego do obsługi, bo orientowałem się, już byłem dogadany w wypożyczalni za, tylko nie traktor, tylko ładowarkę, ale trzeba też powiedzieć, że wypożyczenie traktora czy ładowarki to też wiąże się z kosztami i nie będę ukrywał, że po prostu patrzyłem na to, żeby to jakoś taniej. Znajomemu będę się musiał jakoś odwdzięczyć. Jakoś tam się, myślę, dogadamy, ale zawsze to będzie myślę, troszkę taniej niż wypożyczenie właśnie takiego ciągnika czy ładowarki z wypożyczalni. Miała być to ładowarka, z tego co kojarzę, z wypożyczalni. O, ta wypożyczalnia jest ode mnie jakieś 40 km. I ładowarka to miał być jakiś kat. Nie powiem wam modelu dokładnie. 6 metrów wysuwu, 2 tony 600 czy 2,5 tony udźwigu, jakoś tak ta ładowarka miała mieć. Tam ceny, bo to na doby była, może być albo na doby, można ją było wypożyczyć, tak? To tam ileś dób, ile u mnie będzie. A w drugiej, ale to było już kawałeczek drogi, bo to praktycznie można być w Krakowie, bo to pod Krakowem. Znaczy, no, jak ja patrzę od swojej strony, to jest z boku Krakowa, to jakieś 70-80 km, to tam znów można było wypożyczyć i było to rozliczane w taki sposób, że patrzyli, no po prostu wypożyczający patrzył na maszynę, ile maszyna nie jest dup u mnie, tylko ile maszyna zrobiła motogodzin. Było to przeliczane za motogodziny i ile ta maszyna zrobiła motogodzin, za tyle trzeba było zapłacić. No ale tak jak mówię, znajomy wyszedł do mnie z pomocną dłonią i powiedział,
że pożyczy mi tego traktora, tak, na ten okres. Myślę, że, no nie wiem, nie będę mówił, ile to będzie trwało, ta naprawa tego traktora. Ile to nie będzie trwało, no to teraz mamy już dzisiaj 3 marzec, znajomy też sieje nawozy. Wiem, że dzisiaj siał na rzepak coś i też będę chciał zrobić tak, żeby jak najmniej tego traktora od niego pożyczać, dlatego jak mieszam wóz, to staram się mieszać na 1,5 dnia. No zawsze to... zawsze no, to też, tak jak wiecie, no dla niego też lepiej, tak? Nie będzie patrzył przecież chłop, czy ja mam robotę, czy nie, tylko będzie też patrzył, nie powiem, bo patrzy na to i dzwoni, że słuchaj, traktor jest wolny, możesz przyjechać sobie wziąć. Także też na to patrzy i też patrzy na to, żebym on miał zrobione i ja, ale no ja nie chcę tak, żeby ktoś no robił tak, żeby u siebie nie zrobił, ale żebym ja miał zrobione. Tak się będę chciał dostosować, żeby to jak najmniej inwazyjnie na jego pracę wpływało, ale no ciężko mi się zorganizować i robić tak, żeby jak najmniej tego właśnie czasu mu zabierać, ale powoli mam nadzieję, że dojdę do tego, że będę ten traktor brał po prostu w takich momentach, kiedy jemu nie będzie potrzebny. O, staram się mieszać na 1,5 dnia, tak jak wspomniałem, no to umieszałem, dziś będę miał na, dzisiaj mamy piątek, umieszałem na dziś na cały dzień i na jutro, na sobotę rano. No i teraz jak przewiozę sobie te opony, to już będzie wieczór, to tej koło 5-6, myślę, że jak przewiozę opony, to będę brał się za mieszanie. No i jak będę mieszał, no to będę chciał, żeby właśnie umieszać, no to na tą sobotę umieszam i już będzie z głowy, znaczy no, na niedzielę, bo na sobotę wieczór i na niedzielę, także no zobaczymy. Od jałówek będę wywoził sobie i tak 30, tylko ze stodoły coś będę musiał jeszcze w jeden dzień, ale to akurat jak będę miał mieszać, to sobie powyrzucam i wezmę i wywiozę w międzyczasie wywiozę właśnie od jałówek ze stodoły, no tak, żeby to jak najmniej nie kolidowało, tak? No i co? Ładuję te opony. Tak jak mówię, godzina już jest koło 4:00. Po 4:00. Także trzeba się zwinąć z tymi oponami, przewieźć ze 4-5 razy. Jakbym przewiózł, to by było fajnie. Ten jest drugi raz, także jeszcze ze dwa razy jakbym przewiózł, to już by było spoko, bo by było gdzie tą folię przełożyć, a nie chcę tych opon przewalać w tej z powrotem, nie? No i dobra, ja tu działam z tymi oponami. Jeszcze mogę wam powiedzieć, że ocieliła mi się dzisiaj ta druga jałówka, ale ta już jak się cieliła, no to musieliśmy jej pomóc, bo po prostu miała ciężej, tak? Akurat byłem w chlewie i ten i zaczęła się cielić, no to przygotowaliśmy się, wycięliśmy jałóweczka po garecie, ładna sztuka wyrośnięta, fajna, materiał na kolejną sztukę do produkcji jest, także działać. Jałówka się wyczyściła. Drink podany. Cielak odpojony siarą z dodatkiem, tak jak wspomniałem wcześniej, Calvimuno, żeby tych immunoglobulin było w organizmie dostarczone
więcej niż tylko z samej siary. No i tak to wygląda. Dobra, ja jadę z tym krokodylkiem. Jeszcze jak będę mieszał coś pewnie, to do was się wrócę.